chyba nie dziwne, że pani komplementuje po takiej tragedii. No właśnie. To tutaj się... No w ogóle bardzo sobie to, bardzo, on sobie to tłumaczył. Jakoś tam było tak po Bożemu, że to tak, tak komplementy były po Bożemu. To znaczy nie, to właśnie, że pan zapytał, że pan sobie zapytał, że... Czy pani to dziwi, nie? Całą rodzinę tak, że tak, w komplecie tak. I komplementy. Bo wtedy właśnie mówił, że czuł się bardzo taki samotny. Po prostu nagle z takiej sześcioosobowej rodziny zapanowała taka grobowa cisza i jego to, on po prostu nie mógł funkcjonować. Czyli co, to litość pani tymi słowami, czyli litość przeradziła się w sympatię potem, a nie odwrotnie. No nie ma pana, więc może pani swobodnie się nad tym zastanowić. Znaczy była też taka właśnie sytuacja, bo to wydawało mi się po prostu wszystko, tak jak powiedziałam, bardzo wydawało mi się to za szybko przede wszystkim. No taka sytuacja, zaznaczam, że wydawało mi się, że przyjdzie za szybko, za szybko. Czy to, że... Co? A co się wydarzyło? Dlatego właśnie do czego zmierzam. Pewnego dnia przyszedł do mnie i... Znaczy były wcześniej takie miłe po prostu komplementy, jakieś słowa. Choć wcześniej były komplementy, miłe słowa. Tak, to pewnego razu, bodajże to był, może to był luty, koniec, początek lutego, koniec stycznia, nie pamiętam. Luty, początek lutego. Jeszcze właśnie chcę zaznaczyć, bo do czego zmierzam. Ale pani stara... Znaczy ofiarował, podarował mi pierścionek. Z tym, że to nie były, bo właśnie później w mediach ukazały się... No nie ważne, pierścionek, co powiedział? Zaręczynowy jest to pierścionek? To znaczy tak, ja to potraktowałam, konkretnie powiedziałam mu tak. A co pani powiedziała? Co on powiedział? Co on pani powiedział? Daję pani pierścionek. I co mówi? Nie pamiętam, naprawdę ja nie pamiętam, co on mu wtedy powiedział. Nie pamiętam, czy to było... Co on wtedy powiedział? Gdy mi podawał. Ale ja ten pierścionek potraktowałam po prostu jako kolejny prezent, ja też pierścionek. Bo wiem, że na pewno powiedziałam mu tak, ktoś mówił o ślubie czy coś, a ja mówię, tak, mówił coś o ślubie, ktoś mówił o ślubie, a ja mu powiedziałam, na pewno dla mnie jest to za wcześnie, że na pewno dla mnie podejmować jakiekolwiek w ogóle decyzje. Ustawmy, mówił o ślubie jego z panią. Tak, tak. I to tak było wszystko tak szybko. Dla mnie się to dzieje po prostu. Najpierw mówił o ślubie, potem przyniósł pierścionek? Czy nie, to było w tym samym czasie. Wtedy, tak? Kiedy dał pierścionek. I ja po prostu, żeby mu nie robić kolejnego jakiegoś ciosu, to powiedziałam tylko tyle. Możemy spróbować, ale czas pokaże. Dla mnie przede wszystkim dzieje się to za szybko. Możemy spróbować. Na dzień dzisiejszy ja bardzo żałuję, że ten pierścionek w ogóle przyjęłam. Bo nie chciałam go robić, nie chciałam robić takiego jak gdyby... Nie chciała pani dać kosza. No, ten pierścionek w ogóle... Może takiego ciosu kolejnego nie chciałam zadać. Nie chciałam, tylko po prostu powiedziałam. Uważam, że... kolejnego ciosu. Jakby to był pierścionek żony albo córki, nie wiem kogo, bo to nie był pierścionek, bo pierścionek dełeczki, tylko taki, że nie był wyciągnięty z kieszeni. Pierścionek. Nie mam ten pierścionek, ale zapewniłam, że możemy tylko spróbować, ale... To nie był pierścionek z pudełka. Nie. To nie był nowy pierścionek. Bo nawet takie rysy na nim troszkę były, tak jak... Ja miałam wrażenie, że to jest używany pierścionek. Dlatego mówię, bo miał córki, żony,